Czy ma? Dobrze, proszę Państwa, ja będę mówiła bez mikrofonu, bo mi jakoś przeszkadzam, doniosły i chyba mnie wszyscy słyszą. Mirku, no chciałam Ci przede wszystkim podziękować, pogratulować za to wszystko, co robisz. Znamy się tyle lat i prywatnie, i służbowo i dalej będziemy bardzo mocno współpracować. Dziękuję Ci za dzisiejszą wystawę i za wszystko, co robisz. No tak, dzisiaj jest taka refleksja, jak zwykle, jak to ja przychodzę na jakieś wystawy, to tak. Po pierwsze, że Ty tak lubisz te ptaszki. No więc dobrze, no to tak. Bo nawet ptaszka umieściłeś u świętego Franciszka. Także tutaj tak od razu się zatrzymałam i to bardzo przykuło moją uwagę. A druga taka refleksja, nie wiedziałam, że logo Boju, czyli Biuro Obsługi Interesanta w Siedlcach, to jest Twoje dzieło. Ja myślałam, że jakiś urzędnik tam, wiesz, się chciał pokazać, a tu artysta, także bardzo dziękuję, bo to jednak logo Boju to jest na cały kraj, Europę, jest ciągle, że tak powiem, reklamowany. No i fajnie, że bardzo podziękować za to, że postanowiliście dzisiejszy wieczór poświęcić, przeznaczyć na spotkanie z Mirosławem Zdrotowskim, artystą o wielu talentach. No, skoro już sam bohater dzisiejszego wieczoru zaznaczył, że namawiałem go do tego typu imprezy, to przyznam się bez bicia, że rzeczywiście tak było. Namawiałem go, bo uważam, że benefisy też czynią z człowieka artystę. I to się artyście należy. No, jak się okazuje, Mirek zaskakuje. No, tu przed chwilą pani prezydent ujawniła, że także odnalazła pewne nieznane wątki. I taka chyba jest ona. Mirek wyłamuje się z pewnych schematów. Jak wiemy, jest artystą z wielu dziedzin i chyba wszędzie ma sukcesy. Rzeczywiście poznaliśmy się, proszę Państwa, już sporo lat temu. A jeśli chodzi o to, co zwróciło moją uwagę w twórczości Mirka Zdrotowskiego, to był magazyn Bocznica, który on wydawał i myślę, że jeszcze będzie wydawał. Dlatego też jest nie tylko grafikiem, malarzem, ale także bywa, jak sam napisał sobie w zaproszeniu na wystawę, także redaktorem naczelnym. Nie znaliśmy się wtedy, aczkolwiek już znałem jego pracę i chyba tutaj osobą pośredniczącą w nawiązaniu kontaktu między nami była wspólna nasza znajoma Halinka Budziszewska, a plonem tego spotkania no, były trzy specjalne bocznice poświęcone kolejnym rocznicom szkoły imienia Borysa Prusa w Siedlcach. Ale na tym się nie skończyła nasza współpraca, proszę Państwa, bo okazuje się, że Mirek jest no, wspaniałym grafikiem i można się udać do niego, kiedy człowiek ma potrzebę wydania jakiejś książki. I wydaje mi się, że tutaj autor, bohater dzisiejszego wieczoru prezentuje swoje dokonania na różnych planszach. Mamy różnorodność jego talentów, ale także proszę zwrócić uwagę na to, co jest trochę tak w kąciku, a do czego ja przywiązuję szczególną uwagę, bo okazuje się, że Mirek jest no, swoistym takim monopolistą, jeśli chodzi o oprawę, znaczy o opracowanie graficzne książek. Muszę powiedzieć, że kiedy ukazuje się kolejna książka i kiedy słyszę, że książka wspaniale jest wydana, to jako autor no, czuję się lekko zazdrosny, ale z drugiej strony myślę, że to dobrze, że jest ktoś taki, który z takim pietyzmem i z takim znawstwem wykonuje tę pracę, ponieważ no, w ten sam sposób zachęca do tego, żeby sięgnąć po książkę. Trochę takich niewyjściowych słów słyszałem, także dziękuję, bo to też no, wielkim pomysłom, ale ten pomysł przeniósł się do miasta, do urzędu.
jak z tym przyszedłem, no to jak najbardziej, to Leżyna mówi, no wezwano mnie, ja się boję, no przyszedł tam telefon jakiś, to SMS, pani Sochacka wzywa na godzinę jakąś, no co się na mnie wydaje, prawda? Nawet jakby mnie udało, to tak było i zaczęły się te takie w lipcu zabiegi, że coś mnie takiego spotka, a szybko ucinam temat i nawiązuję już do pani dyrektor biblioteki, że my się też już od dwóch lat mniej więcej tak się uzupełniamy. Ja się cieszę, bo druga część wystawy, którą można obejrzeć na ścianie, ja to nazywam Płaczu w bibliotece. Wymieniłem już, udało mi się przez kilka lat wymienić tam całą ścianę plakatów gości, którzy są a znakomici, wyśmienici goście biblioteczni, jak Bryl, prawda, jak ksiądz Twardowski, no i teraz zawiśnienienek przy księdzu Twardowskim, tak szukam miejsca właściwego, bo przecież za tydzień znów się spotkamy na promocji nowej książki o Siedlcach. No też nie byłoby książki, gdyby nie urząd, prawda? A że w mieście powstało od kilku lat nowe wydawnictwo, jakim jest biblioteka, to się udaje nam się kilka tam książek, a ja czuję się tam jak w raju, bo można wleść, że tam się chodzi na kawę, no bo w boku, na bokkę się wchodzi, a do biblioteki obok przez ścianę na herbatkę. I z rozmów z panią dyrektor, dużo mówimy sobie o różnych, z mojej strony, fascynacjach z tym właśnie plakatem. Ja się w swoim czasie pochwaliłem tam kilkoma plakatami, które uwielbiam, bo na tym się wychowałem. Andrzej Kułak zwrócił uwagę na to, o, Sadowski, Zdrożowski, jak to bardzo podobne jest. Się wcale tego nie wstydzę. I co się stało? Taka wielka niespodzianka, no nie można było tego inaczej zrobić. Podjąłem się oprawy tego. A pani dyrektor, jakimś cudem zakupiła mi taki prezent. Ostatni, jak ja już sprawdziłem w Galerii Najstarszej Plakatów w Warszawie. To jest plakat nagrodzony złotym medalem w 1983 roku. Na warszawskim Międzynarodowym Biennale Plakatu. Cena, to myśleliśmy, że to się nie da kupić, jednak się udało. I co pieniądze mieście po prostu. Zakupiono taką cenę zdobycz. To był, jak już sprawdziłem w sklepie tej galerii, nie ma już tego plakatu, to było to późno, to był to jeden czerniowskiego plakat. Tęczący jastrząb jest taki cenny plakat. No i w Ameryce polski plakat też rządzi się dzisiaj, jak i wszędzie. Jest taki plakat, nie pamiętam nazwiska ze wstydu. Proszę sobie sprawdzić w internecie, do Lolity. Ostatni plakat, jaki powstał, jest rewelacją. Kto wie, czy to nie jest najlepszy plakat? Tak wytłumaczę. W trójkącie jest lizak na plakacie. Ten lizak, trójkątny, czerwony lizak, lekko, no, musi być umieszczony. Ten patyczek w tym lizaku jest taka prowokacja seksualna, tak kipi tym seksem z tego plakatu. No to jest tylko lizak, no po prostu. Ta tajemnica, ten uroda, to wszystko składa się na to, czym jest w zasadzie plakat. Ja tego się uczę ciągle. A Jezu, jeszcze dwa słowa. Ja dwa lata temu, dzięki też, patrzę na Marka, który mnie woził na lotnisko, z lotniska odebrał. No to jest kochany dyrektor. Ja miałem okazję, nie będę długo mówił, być w swoim wymarzonym mieście Toyama. To jest tak jak... Jest kilka takich wielkich imprez z plakatu na świecie, to w Toyamie jest może i największe, bo to zawsze patrzymy na wschód z ciekawością do tych Japończyków. I ja miałem to szczęście, że dwa lata temu byłem w tej Toyamie, gdzie odbyła się to triennale plakatu doroczne, gdzie Polacy tam koszą zawsze nagrody. Miałem okazję tam spędzić dwa tygodnie, byłem na plenerze morawskim w bardzo dobrym gronie, no tak ciekawych ludzi z całego świata. No i ten upust daje no, wyraz w tym, tamtym, bo ja tą Japonią chyba do końca życia będę żył. Polecam, jak ktoś był, to wie, o czym mówię. A jest to coś wyjątkowego w pejzażu, w smakach tej kultury. Jak to napisał na fejsie Janusz Smyk, nasz rezydent, który tutaj gdzieś niedaleko, przeżytkowie, że on tam spędził sporo czasu w Japonii, ale Jaciek w Chinach, a na Japonię to on mówi, że no, to jest to relacja z to. Wielu talentów autora, które widać na tej wystawie, bo widać jak bardzo jest artystą wszechstronny, nietuzinkowy. Dziękuję za książki, te własne i te opracowane graficznie. No, szczególnie oczywiście wydawnictwa Biblioteki Miejskiej. Jak pan Mirek już powiedział, plakaty te literackie są
do obejrzenia i podziwiania w Bibliotece Miejskiej. Serdecznie zapraszam. Powiem też, że pan Mirek jest takim, oprócz tych wszystkich swoich talentów, jest świetnym rozmówcą, jest takim kochanym dziadkiem, który naprawdę z miłością i z taką dumą mówi o swoich wnukach. No żonę też ma tam cały czas na tapecie, jak rozmawiamy, także też jest dobrym mężem, tutaj jest żona, także chcę też powiedzieć, że to też jest ważne dla niego, ta rodzina ogromnie ważna. No i pozwolimy sobie wręczyć ten plakat, to jest oryginalny plakat właśnie z 1983 roku. Plakat Wiktora Sadowskiego, to jest mistrz plakatu filmowego i teatralnego, z takim przesłaniem, żeby Sadowski, mistrz Sadowski ciągle albo jeszcze albo dalej inspirował mistrza albo bywającego mistrzem Zdrodowskiego. Wszystkiego dobrego życzymy i sukcesów dużo.